Cześć kochani, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i czujecie się dobrze i wasi bliscy też. My w momencie nagrywania tego filmu jesteśmy na szczęście zdrowi i mam nadzieję, że ten stan utrzyma się jak najdłużej. Nie wiem, jak będzie w czasie, kiedy ja ten film będę publikowała, ale mam nadzieję, że uda nam się to jakoś przetrwać i doczekać momentu, kiedy ta zaraza minie, bo jak na razie to mam wrażenie, że jest tylko gorzej. I staram się trzymać fason, staram się nie denerwować, ale niestety z natury jestem taką dosyć nerwową osobą. I muszę przyznać, że kilka siwych włosów już mi na głowie przybyło, więc ratuję się tymi filmikami dla was. Są one dla mnie taką rozrywką, takim stałym elementem, który zaprząta gdzieś moją głowę, bo muszę je nagrać i wpleść jakoś w ten nowy sposób życia. I więc mam nadzieję, że cieszą was one tak samo bardzo jak mnie i też są dla was taką miłą odskocznią. I co? Dzisiaj kolejne make-up bingo. Nie wiadomo, kiedy marzec już się skończył i mamy kwiecień, mamy wiosnę. Powinniśmy mieć Wielkanoc, ale chyba jej nie będzie. Więc przechodzimy do rzeczy. Tutaj po lewej stronie mam rzeczy, które są ze mną na stałe. Jest tu kilka nowości też. A tutaj po prawej są kosmetyki, które wylosowałam. Więc przejdźmy do rzeczy. Paletka z Faberlic, mój Pandet Palette na 2020. No nie mogę wam pokazać, żeby nie zdradzać postępów, ale jest dobrze. Baza pod cienie NARS. Cały czas to samo. Myślę, że pomimo moich obaw, że ona jest taka mała, to jednak się szybko nie zużyje. Baza pod makijaż z Pixi. Mam wrażenie, że jest spory postęp. Ciężko mi to zobaczyć, bo ona ma taki ona jest taka barwiona i nieprzezroczysta, ale jak ją podświetlam, to wydaje mi się, że jest jej, ubyło jej sporo, a do tego ostatnio wydaje mi się dużo lżejsza. Już czuć, że po prostu mocno jej ubyło, więc no mam nadzieję, że się skończy za jakiś czas. Too Faced Hangover Spray, mój utrwalacz. Nie używam go za często, ale czasami dobrze mieć. Balsam do ust. Znowu nowy. Balsamy idą u mnie bardzo szybko, więc to normalne, że będziecie oglądać często zmiany. Trzy konturówki do ust. Jedną udało mi się zużyć, więc pozostały mi trzy. Teraz się będę skupiała na tych ciemnych, żeby chociaż jedną jakoś wymęczyć i żeby jej ubyło. Nowy tusz do rzęs. Niestety ten z L'Oreala padł śmiercią tragiczną. Bardzo się na nim zagodłam. I na razie testuję. Niedawno go otworzyłam, więc jeszcze nie mogę tutaj za dużo o nim powiedzieć. Nawet jeszcze nie daję z siebie takich 100%, więc no nie mam tutaj za dużo do powiedzenia. Dwie nowości, które kupiłam do planowanego filmu z makijażem, więc jeszcze je zobaczycie w roli głównej. Jest to biała kredka do powiek Eveline. Ja myślałam, że ona jest strugana, bo się przyzwyczaiłam, że Eveline ma takie długie kredki strugane. Ona jest wykręcona. W sumie nawet nieźle, jest jej mniej niż takiej struganej, albo pewnie szybciej się skończy. Jakoś mam wrażenie, że te wykręcone kredki się o wiele szybciej kończą, więc w sumie nawet dobrze. O dziwo bardzo dobrze się przyjęła i nie szczepiła mnie w oczy, więc duży plus. Baza pod tusz do rzęs z Essence. Też testuję ją sobie teraz. Co prawda ona jest kupiona specjalnie do jednego filmu, ale stwierdziłam, że przecież nie użyję kosmetyku do jednego filmu i go nie wyrzucę, więc potestuję sobie. Na razie zachwytów nie ma. Wręcz mam wrażenie, że jest gorzej niż jakbym jej nie używała, ale może jeszcze znajdę na nią sposób. Tutaj widzicie paletkę Inglota, której wcześniej nie było.
A już Wam wyjaśnię, tylko sobie gdzieś tutaj położę mój zeszycik z notatkami. W tej paletce z Inglota włożyłam sobie resztki mojej palety z ABH do konturowania i włożyłam sobie cień taki matowy do utrwalania tej powieki, bo teraz jak używam minerałów, to potrzebuję takiego naprawdę matowego cienia, który utrwali mi bazę na powiekach, bo niestety z doświadczenia wiem, że jak nałożę sobie na bazę pod cienie minerały albo nie nałożę nic, to makijaż mi z nich zjedzie, więc muszę mieć taki porządnie matowy cień do powiek i tutaj akurat trafiło na Inglota. No i żeby nie trzymać dwóch paletek, jednej tylko na cień, drugi tylko na ten krem do konturowania, bo już tylko on mi został z tej palety ABH, więc specjalnie sobie to przełożyłam. W sumie to nie wiem, czemu nie zrobiłam tego wcześniej, bo tu by mi się nawet trzy te kremy z ABH zmieściły, no ale... Ta paletka jest taka poręczniejsza niż tamta wielka paletka. Ja nie wiem, dopiero teraz jakoś o tym pomyślałam. I teraz czas przejść do kosmetyków, które sobie wylosowałam na marzec. I tak, podkład mineralny z Pixi, widać ubytek. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tak szybko będzie mi to szło, bo co prawda ubytek jest maleńki, ale myślałam, że będzie jeszcze mniejszy i że to zauważy jakiś ubytek, nie wiem, pod koniec miesiąca, a tu idą te kosmetyki, więc nawet. Błyszczyk z Alverde. I tu niestety się rozczarowałam, bo aplikator tego błyszczyka jest koszmarny. I ja go po prostu ściągnęłam. O, zatyczka na szczęście nie spadła. Zobaczcie, bo to była taka gąbeczka i ja wyprałam tą. I co prawda używałam już wcześniej tego błyszczyka i miałam takie podejrzenia, że ta gąbeczka pochłania niebotyczną ilość kosmetyku, ale wydawało mi się, że tylko mi się wydaje. Ale nie, po prostu za każdym razem, jak próbowałam się nim umalować, to mam wrażenie, że większa ilość kosmetyku lądowała w gąbce niż na moich ustach i po prostu go ściągnęłam, nakładam teraz palcem. Mam plan zrobić tak, że po prostu jak skończę jakikolwiek inny błyszczyk, to sobie będę przelewać do tego opakowania, które jest z aplikatorem, bo taka forma aplikacji paluchem mi nie odpowiada, a na pewno nie chcę wracać do tej gąbki, bo to jest porażka. Trzy pomadki z Lizy Eldridge. Dwie bardzo intensywne. Skyscraper Rose i Velvet Mid. Obie użyłam raz, może dwa. No, teraz te warunki zamknięcia nie sprzyjają używaniu takich intensywnych kolorów, a jak idę na zakupy do sklepu, to nie czuję potrzeby takiego intensywnego malowania ust. I Velvet Beauty, ona tak... No nie towarzyszy mi codziennie. Częściej na początku, przez pierwszą połowę miesiąca sięgałam po Velvet Fawn, którą udało mi się zdenkować. A teraz jakoś tak częściej sięgam jednak po błyszczyk i po konturówkę. Taki duet sobie robię, niż po tą Velvet Beauty, ale jednak częściej po nią sięgam niż po te ciemne szminki, więc zawsze coś tam się jej zużyje. Kosmetyk do brwi z Fiji Sans Formula. Mam co do niego bardzo mieszane odczucia. Z jednej strony formuła jest genialna i naprawdę jest to świetny kosmetyk sam sobie, ale opakowanie to jest tak średnio trafione, nie pasuje mi. On ma taki pędzelek i to trzeba tak nakładać ten pędzelek tak średnio precyzyjny. A nawet jak nałożycie precyzyjnie, to potem trzeba to wyczesać, bo bez wyczesywania się nie. I wtedy czasami zdarza mu się rozmazać. Na pewno nie jest to kosmetyk do takiego szybkiego stosowania, wiecie, 3-minutowy makijaż o poranku. To nie. Ale jak się macie czas pobawić z nim trochę dłużej, to naprawdę warto, bo jest tak trwały i nie do zdarcia po prostu, że naprawdę genialna sprawa. Czarna kredka z Yves Rocher, nowość w mojej kolekcji, a już mocno się skróciła. I chociaż nie jestem jakoś zachwycona tym, że używam czarnej kredki w chwili obecnej, bo
no nie czułam takiej potrzeby, to jednak fajnie, że jest ubytek i fajnie, że ta kredka się skraca, nie leży u mnie, nie czeka nie wiadomo na co. I po prostu zmniejszy się trochę, poczeka sobie do następnego losowania, może kiedyś ją tam później wylosuje, to będę używać znowu będzie jakiś postęp. No i na końcu paleta, która towarzyszyła mi przez cały miesiąc, In the Balm of Your Hand. Postępów nie widać, ja jak sobie tak, się tak bliżej przyjrzę, to gdzieś tu w bronzerze widać jakieś wgłębienie. Rozświetlacz o dziwo okazał się bardzo wydajny, bo bałam się, że go zdękuję przez ten miesiąc, ale jest ok. Różów używam zamiennie, więc też widać postęp, ale no nie ma tak, żeby jeden był jakoś szczególnie okupowany. Cienie rewelacyjnie mi się sprawdziły, więc jestem z niej bardzo zadowolona i cieszę się, że ją kupiłam. Pomimo tego, że nie była mi niezbędna. I mam tu już przygotowane filiżanki, więc sobie je przestawię szybciutko. Gdzieś tu mam górną część mojego ubrania, wsadziłam w kadr, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo sami widzicie, że nagrywam nie w tych warunkach, w których lubię te filmy nagrywać. I co? Przechodzimy do losowania palety. Uwaga, maszyna losująca została włączona. Pogmeram. I dobra, co my tu mamy? Ach, widzicie, znowu nie mogę się ogarnąć z tym moim zeszycikiem w tym nowym miejscu, bo mam tu bardzo mało miejsca. Więc ja sobie tu muszę tak zrobić. O, mam ten mój numerek. I co to mamy? Numerek 2. Ale to jest paleta Too Faced, ona już była, więc losuję dalej. Dwa numerki może wezmę ten. Numerek 5. I numerek 5 to jest taka samoprobiona przeze mnie paleta z Maka. Jak widzicie, nie ma tu jakoś super dużo cieni, bo nie mam jakoś specjalnie dużo takich cieni pojedynczych. Może ja to otworzę, będzie po prostu lepiej widać. O. I mamy tutaj dwa błyszczące cienie z Guerlain, dwa matowe z Inglota i trzeci w tej paletce Inglot. Piękne bordo, dopiero raz użyte przeze mnie z... Z czego to? Nawet nie pamiętam. Ono jest niedawno kupione. Red Carpet. A, z NEW Cosmetic. Tutaj cień z Sephory. My Secret, Catrice, Sephora. Dwa cienie z Kobo już wycofane, ale u mnie jeszcze egzystują. I piękny, nowy, srebrny cień z Purobio. Już się nie mogę doczekać, aż będę mogła go sobie wypróbować. I palety już wylosowane. Teraz czas na bazę, czyli na podkład. Zostały mi właściwie dwa do wyboru. Zobaczymy, co tutaj jest. Numerek 1 oczywiście już był. Powinnam sobie powyciągać te numerki. Numerek 2. O, fajnie. Numerek 2 to jest podkład w gąbeczce Cushion z Physisage Formula. I to jest malutki, chociaż opakowanie jest wielkie, to podkład jest malutki, ma 14 ml, czyli nawet mniej niż połowę zawartości zwykłego podkładu. Ciekawa jestem, czy uda mi się go użyć, bo mam taką cichą nadzieję, że mi się to uda zrobić. I w związku z tym, że on jest dla mnie troszkę za jasny, a w kwietniu mogę już zacząć łapać żółty kolor, bo moja skóra jest intensywnie zarzucona pigmentami i on jest czasami się wydaje troszkę za jasny i za różowy dla mnie, to na wszelki wypadek dołożę sobie tutaj do tego Color Creator Mix z Kobo. To jest odcień Olive Base, więc w razie jakbym zaczęła już łapać jakieś
cieplejsze tony, to będę sobie mogła go pomieszać. Czas na korektor. Korektoru nie będę losować, bo mam tylko dwa. Ostatnio używałam ten z Chanel, więc teraz będę sobie używała ten z Belle. Midnight Moonlight Concealer. To jakaś zimowa, limitowana edycja, nie mogłam mu się oprzeć. Strasznie mnie kusi, żeby skończyć ten Chanel, ale ten Chanel wydaje mi się, że on wytrzyma jeszcze trochę czasu, więc poużywam sobie czegoś innego. Pudry. Pudru również nie będę losować, ponieważ pudr został mi już tylko jeden. I jest to z tej samej serii co korektor. Belle Moonrise, puder sypki. I jestem pewna, że teraz w kwietniu go skończę i zastąpię czymś innym, więc pewnie na koniec miesiąca już będziecie widzieć inne opakowanie. Zmiana strony. Róż. Róż. Zobaczymy, co tutaj mi się trafi. O, i no, a nie. To jest NARS, który już był. A tutaj co mamy? Numer 5, tak jak przypuszczałam oczywiście. Czyli nowość w mojej kolekcji. Róż Natural Collection i to jest z Botsa. Ja go dostałam całkiem niedawno, więc będę go sobie mogła przetestować. Bardzo się cieszę, bo mnie ciekawił, a jeszcze nawet nie wsadziłam do niego palców. Bronzer. Bronzer wraca, mój wymęczony już butter bronzer od Physicians Formula. Tutaj będzie bez zmian. Rozświetlacz. Rozświetlacz, tutaj coś wylosujemy. Co tutaj mamy? Numerek 2. Czyli w tym przypadku jest to Color Pop. W takim chłodnym odcieniu Smoke and Whistles. Numerki się zmieniły, bo Tarte się zużył, ale to jest nowy numerek 2. Śliczny rozświetlacz, bardzo go lubię, więc z przyjemnością go sobie będę używać, a w razie gdybym potrzebowała ciepłego, to zawsze mam ten cień z Guerlaina, który też bardzo lubię używać jako rozświetlacz. Więc mam i ciepły, i zimny. I co? Teraz czas na kosmetyk do brwi. Znowu wszystkie trzy kosmetyki dostępne, więc zobaczymy, co tutaj się wylosuje. I numerek 1, czyli wracam do cieni do brwi z Gosha. Bardzo fajnie. Lubię te cienie. Mam nadzieję, że już będę je mogła sobie zrecenzować w końcu. I co? Ostatnie parę rzeczy. Czyli tak, kredka do powiek. Losujemy. I numerek 1. O, numer 1 to jest eyeliner z Kiko. Coś, co nie używałam bardzo, bardzo długo, więc zupełnie wyszłam z sprawy. Będę miała miesiąc trenowania cierpliwości i ręki. Błyszczyki. Też niedużo mi tu zostało, bo dwa. I tutaj mam nadzieję, że coś się zużyje. Co tutaj mamy? Numer 3. Jest to błyszczyk z Corres. Cieszę się ogromnie, bo wiem na 100%, że go zużyję w tym miesiącu. Bo jego już jest bardzo niewiele, o, zostało go dokładnie tyle, więc możecie być pewni, że jego recenzja się wkrótce pojawi i będę sobie mogła zacząć przelewać ten błyszczyk z Alverde do tego opakowania, więc to jest to. I co teraz? Teraz błyszczyki wylosowane, czas na szminki nude. I tutaj się muszę przyznać Wam, że trochę oszukuję, ponieważ pomimo tego, że dopisałam sobie do listy, ale nie uwzględniłam w numerkach. Tu są mocne, tak?
Czy gdzieś zgubiłam? Tu są szminki. Nie uwzględniłam po prostu nowej szminki z MAC, którą mam z wymiany. Ona jest nieużywana, nieotwierana, więc po prostu nie chcę otwierać kolejnego kosmetyku i martwić się o jego zużycie, tylko naprawdę chcę sobie pozużywać to, co mam. A jakoś nie czuję potrzeby testowania w jej, więc jakoś jakoś dam radę. Po tym, jak zużyłam Velvet Fawn, nowy numer 4, to jest Lisa Eldridge, Love of My Life. O, nawet pierwsza, którą wyciągnęłam. Taka śliczna, półtransparentna, żywo-różowa pomadka. Naprawdę fajna rzecz. I co? Zostały mi dwie mocne szminki. Szybciutko lotuję, bo ten film zdarzczo trwa już za długo. Dwa numerki. Już zobaczymy, co tutaj mamy. Numerek 2. Bardzo wiosenna szminka Alverde. To jest matowa szminka w kolorze 16 Pure Peach. Śliczna, bardzo dobra trwałość i naprawdę zaskakująca jakość jak na taką cenę. A następna to jest, zaraz tu zobaczymy, co mamy. Numer 3. Ale numer 3 jeszcze sobie poleży, bo już używany. Tak chyba numer 1 też był już. Co my tu jeszcze mamy? Numerek 3. O, a co to ja mam? A nie, to był numerek 9. Widzicie, zagalopowałam się. A numerek 9 to jest Lisa Eldridge Velvet Midnight. Czyli bardzo ciemny, fioletowy kolor. Zobaczcie. Taka bordowo-fioletowa szminka. Mega intensywny kolor. Dobrze, kochani. To już wszystko. Wiem, że strasznie się rozgadałam w tym miesiącu i jest bardzo długi filmik. Kosmetyków jest sporo. Zobaczcie sobie sami. Tutaj jest to, co jest na stałe. Tutaj mamy... O, tutaj mamy te nowości. I jeszcze postanowiłam, że w tym miesiącu, od tego miesiąca zacznę sobie męczyć szminkę z Estee Lauder. Jest jej bardzo dużo, a ja bym chciała ją zużyć jeszcze w tym roku, więc myślę, że ją wprowadzę i zacznę próbować ją używać jako róż. Będę ją mieszała razem z tym jasnym kremem z ABH i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Czy ona, sprawdzę sobie po prostu, czy ona da się w ten sposób zużyć. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Dziękuję Wam, że wytrzymaliście ten niesamowicie długi, niesamowicie przegadany filmik. Trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie, dbajcie o swoje rodziny i bardzo Was proszę, zostańcie w domu. Do zobaczenia w następnym filmiku za tydzień. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!